on zawsze miał tę kocierukę, a teraz to już w ogóle jest do perfekcji. Zaraz to sprawdzimy zresztą w oktagonie. Witam bardzo serdecznie, zbliża się kolejna gala KSW, tym razem z numerem 64, a więc czas, aby odpalić pewniaczki. Dużo się dzieje ostatnio w moim życiu, więc stwierdziliśmy, że wykorzystamy trening z trenerem Złotkowskim do tego, aby podać swoje typy. Szybciej. Zaczynamy! Tradycyjnie oczywiście, już żeby nie robić całej karty walk, zaczynam od pojedynku, który myślę, że jest takim pewniaczkiem. Od Zimkowski Radcliffe. Trenerze, jaki typ? Ja powiem, jaki ja, bo ja stawiam, a trener? Mam powiedzieć? Tak. O Zimkowski. No dla mnie też Albert, ale jeszcze pokuszę się o to, bo jest 2,25, dobry kursik na to, że Albert, mówiąc po naszemu... Klipa. Zdecydowanie. Przed czasem. Ciekawy jestem, czy w walce Kęsi Krakowie, jak będzie tyle ciosów. Wydaje mi się jednak, że chyba Czarek postara się, aby rozwiązać to w parterze. Czy postawię na zwycięstwo Kęsika przed czasem przez poddanie? Nie, ale za 1,45 postawię, że wygra. Jeżeli myślicie, że zobaczycie stójkę i wymianę takich akcji starczy Juszkiewicz z Owczarz, to pewno nie, bo myślę, że Karolina będzie chciała zaprzęgnąć jiu-jitsu do tego. I no chyba 15 minut będzie umęczać Juszkiewicz. Także mój typ, zwycięstwo Karoliny Owczarz. Trener, a Rutek z Pejczem? Zdecydowanie Rutek. Ale decyzja, czy przed czasem? Dla mnie decyzja. Dla mnie też. Ale postawię po prostu, że zwycięży Rutek. Dobry kursik jak na Rutka, bo powinien być pewno 1-0-1. Słuchajcie, nie bez przypadku. Robimy jedną z moich ulubionych akcji. Bo w tym pojedynku będzie mnóstwo fajerwerków, absolutnie mnóstwo. Kaczmarcik ruchała, wszyscy na to czekacie, ja się jaram, jak flota Stanisa w Grze o Tron. Kto wygra? No i tutaj, rzut monetą. Ja powiem, że rzuciłem, nie wiem, kto wyszedł, a u trenera? Słuchajcie, dla mnie to są zawodnicy młodego pokolenia, także nie jestem pewien, który z tych zawodników przychyli szale zwycięstwa swoją korzyść. Niech wygra lepszy po prostu. Poczekaj, zrobimy tak. Jak spadnie tą częścią Kaczmarczyk, jak spadnie tą częścią Ruchało. Poczekaj. Co było? Nie pamiętam. Cofnij kamerę. Poczekaj, bo nie wiem co wymyśliłem. Jeszcze raz to zrobimy. Kaczmarczyk, Ruchała, tak? Dobra. No wychodzi, że Kaczmarczyk. Ale nie wiem, czy Kaczmarczyk to wygra, jak mam być szczery. Myślę, że... Po tym starciu z Sobiechem są pewne luki, jeżeli chodzi o zapasy i parter, który Ruchała będzie chciał wykorzystać. Poczekajcie, wiecie co? Sorry, Patryk. Mój typ to jednak na Ruchała. Dobra, na razie trzeba chwilę odpocząć. O Jezu, co teraz? A, do Santos z Sepkiem Przybyszem. Ciężko było mi postawić na kogoś innego niż na Sepka Przybysza. I nie jest to taki typ z kosmosu, bo myślę, że Przybysz będzie w stanie 5 rund, bo to walka mistrzowska, 5 rund zwyciężyć te na punkty. To Santos jest trochę innym zawodnikiem, bo jest wyższy niż Racic. Pokazał z Politymą, że potrafi zapaśniczo atakować przez 15 minut, ale nie przez 25. Ja myślę, że Sebastian Przybysz tą pierwszą obronę będzie chciał przyspieszytować dobrym starciem, także to będzie naprawdę dobra bitwa. Pięciorundowa. A myślisz, pięciorundowa? Myślisz, tak, stawiasz? Myślę, że ja też stawiam na decyzję, także Sebastian Przybysz, zwycięstwo decyzją. Słuchajcie, chcemy odsorować sytuację, która spotkała mnie w czerwcu, a więc teraz walka wieczoru, Puciak kontra Bombarder. Poczekaj, pomijałem też swój akcent. To jest taki bonus, bo nie wiem, czy będę skreślał go, a może na osobnym kuponie. Obrotówka, trzecia runda, wchodzisz. A, to ta, dobra, jest. Nie! Polskie! Nie! Jeszcze! Dobra, bez jaj. Słuchajcie, no wiadomo, że oczywistym jest, że Mariusz Pudzianowski powinien to wygrać. Myślę, że nawet przed czasem oczywiście przez KO, ale są niskie kursy. Dosyć wysoki kurs jest i to jest mój specjalny typ, pewno na osobny kupon, że Mario wygra to poniżej pierwszej minuty. Pierwszy rund. Jak to Mariusz mówi, tania z góry jest sprzeda, także... A i cierpliwy i kamień ugotuje, pamiętajcie. I to by nic nie dało. I cztery szybkie, jo! No to co, my potrenowaliśmy, a wy potrenujcie
Tak, aby pewniaczki siadły, bo ostatnio byłoby bywało z tym różnie, jeżeli chodzi o takie długie taśmy, tym bardziej, że bardzo szczegółowe. Aczkolwiek mocno analizowałem, że może taki kuponik być. Ile trener postawi pieniążków na to? Nie wiem, ale na pewno ci ludzie, którzy postawią, będą tak świetnie się bawić, jak ja będę się świetnie bawił, oglądając tą galę KSW. To prawda, ja też. Kozacka gala. Widzimy i słyszymy się w sobotę z Łodzi, a wam życzę, aby było wszystko na zielono, żebyśmy w niedzielę jedli w najlepszych restauracjach. We'll be right back.